Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, raz. Dwa, dwa. Co byś odpowiedział? Nie może być? Może być. Paweł, no, chyba cię kamera zepsuła. Miał być vlog, ale mikrofon. Chyba mu łyszaka pod głowicą poszła. Startuję teraz. Robię. Proszę, nie wchodzi na rampę. To jest Paweł, wchodzimy. Raz, raz, raz. Chce ci się jeździć? Czy ci się nie chce? Raz, raz. Jedź. Do Dingo jedziemy po Monstera. Co? I pijesz Monstera? Tam ci kartę. Jak kartę? Ja zapłacę. Mówiłeś, że nie masz pieniędzy. Co? Mówiłeś, nie że mówiłem. Nie masz pieniędzy. Co? Nie mówiłem. Nie, ale ja nie wiem, jak to wygląda. Monster żółty, doktor. Doktor Monster żółty? Tak. O, zaraz będę miał rękawiczki. Wyzywam cię na pojedynek. Ty. Tak, teraz jest bezpieczny. Złe, spocone, ble. Coś ty tam kurde trzymał w tej łapie. Tłustego. O nie. Nie było żółtych? Co byś odpowiedział? Nie może być? Może być. Teraz czy nie? Żółtych nie było. Nie. Teraz pijemy czy później? Jedziemy, nie? Co? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Załaduj mi to do plecaka. Jaki? Gdzie to jest? Nie wiem, znajdź gdzieś tam coś tam. Nie ma odkurzacza. Czego nie ma? Nie ma odkurzacza. Nie da się tego otworzyć. Da się tego otworzyć. Plecak, który jest wiecznie zamknięty. Mhm. Pusta głowa. Zobacz jeszcze, czy się nagrywa w ogóle ten to. Co? Świeci się tam, nagrywa się? Paweł! Co? Chyba ci się kamera zepsuła. Dlaczego? Żartuję. Pokaż. Tak, tak. Coś tu się świeci. 16.15 się świeci. To znaczy, że się nagrywa? 15.15? No. To nie ma zegarka. A coś tam się pokazuje, nie? Leci czas? Idzie czas, no. No i zajebiście. 17 minut już nagrywa. Ile? Kurde, jedziemy, się teraz paliwo skończyć w baterii. O! Miał być vlog, ale mikrofon wypadł mi kurde z kasku i się nagrał wiatr zamiast mojego pierdzielenia. Jesteśmy przy okręgowej stacji kontroli pojazdów w Piotrkowie, pijemy Monstery. O, tam jest plac. Tam się męczyliśmy. Jeszcze się będziemy męczyć. Lecimy sobie. Nie wiem, czy to mówiłem wcześniej, czy będzie w filmie, czy nie, ale powtórzę. Na Flyfest zobaczyć, że tam nic nie ma i wrócić do domu. Tu jest Iron Moto Vlog. Siemka. Prawdopodobnie ma kaca. To spojrzenie było wymowne. Prawdopodobnie kaca dopiero będzie miał. Jeszcze jest na bombie. Nie, nie jeździmy po alkoholu.
Nie, nie, no to gdzie, to człowiek, jaki alkohol. O, ty, pękło ci coś tu. Ale to jest tylko otoczka od tego kabla. Daj czuć się na romecie. No tak było. Powrót do korzeni. O, a to jest... Co to jest? To jest Elka. Ale to jest co? To jest to tato? To jest na 16-latkę, to jest B1. Aixam. Co? Aixam, fura się nazywa Aixam. To jest motorower. Motorower. O, tu jest nawet okręgowa stacja kontroli pojazdów. Z Wordu. Ale jestem pełny. Tak się dzisiaj nażarłem. Niedziela. Kurde, mam nadzieję, że nie pierdzielnie z tego deszcz. Wiesz co, w tej pogodzie to jest bardzo możliwe. Bo to jest... Wszystko się zmienia rano na dzień. No to wczoraj właśnie. O, jadą motocykliści. Jadą. Siema. O, latają, ale nie widzicie. Ale fajnie. Nic nie widzicie na pewno. O ja, pa. Chyba się będzie spadał. Ale to są świrusy, co? To są dopiero świry. Mówią, że motocykliści. To są dopiero te motocykliści. Chyba zaraz napiszę go home. Go home. Back to Slovenia. Nie wiem, co mi się nagrało z dźwiękiem, co nie? Ach, te cholery. Moje patenty. Popchnąć cię? Co? No, prawie więcej niż powinieneś mieć. Ale nie mam więcej. No tak trochę więcej masz niż powinieneś, ale to nic nie szkodzi. Dobrze jest. Pali, kurde. Albo i nie, po co kłamać publikę? O. Kurde, co ja robię? Lecimy, kurde, tam się takie rzeczy dzieją. Musimy podbić bliżej tego widowiska. W ogóle Sznug jest komentatorem. Byleby się pogoda nie zepsuła i będzie dobrze. Ach, zapatrzyłem się na tego kaskadera w tym samolocie. Peloton się zaczyna. Ludzi. Czy to się rusza? Tam idzie pociąg. Co? Tu jest zamknięta droga? Ożeż cholera jasna. Ożeż cholera jasna. Kazałem mi siemka, ale wjadę w błoto. Kurwa! Siemka za wszelką cenę. Kombinują.
Zobaczcie, co tu się dzieje. Pojechaliśmy złą drogą jednak, kurde. Myk, myk. W tamtym roku były F-16, w tym roku był MiG-29. Jeszcze niestety o 15 była, już jest grubo po 15, nawet koło coś 18 chyba. Także miga już nie zobaczymy. Ale w kurde, efekt w tamtym roku fajne, fajnie. Czuć moc. Zmęczeni ludzie są. Masakra. Bardzo im się musiał podobać ten pokaz samolotów. Albo się bardzo im nie podobał. O kurde. Trzeba się zalać. Jakie rzeczy tu się dzieją, kurde. Gdzie ten obiecywany przez tą panią ochroniarz? Czy tam panią z ochrony? Parking, a czyżby tu? Czyżby tu? No a jak? Dycha od auta, ty. Masz kasę? Bo ja nie mam. Da 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 da. Nie mam fajki. Dajczu poszedł załatwić darmowy parking. Na pewno mu się uda. O, a tu walec. Pan walec. Za darmo? Jak załatwiłeś, Tomek? Trochę tu ludzi jest.
i motocykliści. Tomek, stajemy tam gdzieś przy nich? Tam przy nich gdzieś stajemy? Nie przyblokuję. Nie załatwiłem, motory mają po prostu darmo. Aha, to dobrze, że ten. Zapytałeś, bo byśmy pojechali w piździe, nie? Ty, ale sporo ludzi tu jest, co? No. Flyfest. Flyfest. Te samochody, jak byłem mały, tu uwielbiałem. Wiesz, które? Wiem, wiem. Leć. Chyba się pali. Nie wiem, czy wyląduje. Ale nie, on jeszcze chce lecieć. Na, tam co się pali, to pewnie kurwa Wilk w kłucach tego, co tam leci. To nie, że, nie z tego musi Lola palić wielkiego, gdy. O, wojskowe ubrania, karuzele, nawet panowie policjanci. Tam nawet inwalidę było widać. Inwalidę? Inwalidzi są wszędzie. Wszystko fajnie, bo ten monster zaczął działać. Czujesz się pobudzony? Nie. O kurde, chce mi się kupić. Lecimy ten? Co? Lecimy samolotem? No. Jesteś crazy? A można tu kupić sobie lot samolotem? Można. Żywi piątkę się. Chyba nie. O, on ma kamerę sportową. Co? Kamera sportowa. No, szalałeś. Tak, o, banieczki lecą, poza kabanka. Ja pierdzie. Tomek, lecimy. W symulatorze lotu. Na każdym flyfestie znajdzie się jakiś stary chuj, który pierdoli do mikrofonu. To jest Tadeusz Sznur. Co to jest? Nie jest to, co Sznur jest? Ten, co 1.10 prowadzi. On? No. No tu jest? Tak, ty do niego stary pierdziel. No nie wierzę. A nie jest? No i to jest, ale wiesz, on jest kurde ikoną, no nie, pierdzielem jakimś. Ikoną. No tak, no. Lotnictwa? No, interesuje powinien się. Powinien występować w Muzeum Lotnictwa. Tomek, tam są samoloty nawet, patrz. Co mówię, to musisz ubrać, ja sobie żartuję. Wiem, Tomek, wiem, Tomek, że żartujesz. Przecież ja cię znam. Już mogliśmy sobie kozy wziąć. Wczoraj się poznaliśmy, to wiesz. Poleżelibyśmy sobie na kocu razem. Piknik? Piknik. Uwielbiam to słowo. Ty. Piknik. Zajebiście lubię to słowo. Piknik. Chyba mu łyżelka pod głowicą poszła. Ciekawe jaki to jest motor, nie? USA Navy. Pomachaj pan. Tomek, nie bój się, nie będzie padać. Zmokłeś kiedyś na Romecie? Wczoraj. Zapraszam. Od ekstrady Ogłę
No Tomek, powiedz to. Ostatnio też to mówiłeś. Paweł, wiesz co się dzieje na takich imprezach? Mhm. To co na wszystkich takich imprezach. Czyli nic. Dokładnie, jest piknik, o, zobacz. Powiedziałem jedzie, powinienem powiedzieć kołuje. Ale z kolei o kołowaniu często słyszę. Tomek, patrz, tu wylądował mój dron. No. Ale serio mówisz? No tak. Ale to... A kto siedzi w środku? W dronie? No. Nikt, komputer. No ale to czemu on nie ma szyby żadnej? Przecież też musi coś widzieć. Bo to jest taki leasing. Zaraz kolejna fraza. Paliwa zniknie w zbiorniku Stiermana. Kto wystartuje teraz? Kto będzie następny? Proszę nie wchodzić na rampę. To jest naj... Paweł, wchodzimy? Ale zobacz, ma nawet jakieś te... Rusztowanie. Działo. Działo. Z mojej pozycji tego nie widać, ale jak się znajdzie... Taki powiem, to dronek. No to bez wątpienia zlokalizujemy ten samolot. To Trabanta ktoś odpalił. No widzą Państwo przed estradą taki właśnie szybowiec, model szybowca, który brał udział w zawodach. I widzą Państwo, jak to pięknie lata. Tata z syn. Czy młody człowiek miał dobry... Bezzałogowy śmigłowiec do zadań specjalnych. To zobaczymy go na estradzie. Świetnie. Już wiem, na co poszły pieniądze. Co ty miałeś na karakale? A, no to z Macierewicza, no to ten, zabawka. Jednego drona za nie. O, ale z Polski. Ale z Polski. Wydaje na to 3 miliony złotych na badania, z których 2 miliony 900 tysięcy przechlali. 100 tysięcy wydali na parówki. Mógłby ten dron polecieć i rozchmurzyć tą chmurę, która zaraz tu... Są helikopta. Co to było? Nie wiem. W jakimś filmie głupim. Pieseły. Powiem ci, coś tutaj z policji. Tomek, umiesz to pilotować? Znaczy, szczerze? No. Szczerze to powiem ci, że wydaje mi się, że latanie samolotami to jest kurwa pestka. Pestka? No, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak z małymi chyba. No tak, no taką na przykład wiesz, jakimś tam, tak, takim jak tam stoi, o, tam. No. Myślę, że, wydaje mi się, że to jest, dodajesz, tą wajchę przesuwasz. Do przodu, nie? I podrywasz lekko do góry, to gorzej z wylądowaniem, co GTA nie? Się latało, to tu się nie poleci? To jest tak samo. No serio, no. Nie wiem, nigdy tak nie leci. Samo jest. Ale to ma zabezpieczenie sznurkiem, żeby śmigło się, wiesz. No wiem. Żeby nikt nie ukradł. Przypomina o 18 powietrznym popis Macieja Pospieszyńskiego. Oho, to będzie ciekawe. My się szykujemy tu na estradzie do dekoracji smyków na start. Smyki na start. A na starcie już przygotowany, że jeździmy w samolot Daniel Austera. Straty wśród lotników armenijskich latających na samolotach Taylor Craft były stosunkowo nieznaczne, jak na tamte warunki. Ale z drugiej strony, brało się to stary do roboty sobie. No właśnie o tym pomyślałem, nie? Nieduży i zwinny. Lądujesz na dachu i wszystko. Nie na dachu, na podwórku normalnie. Trzymaj tego samolotu szybowego pełnił Piper zwany Kubuś. I oto obserwujemy już maszynę w powietrzu. Tadeusz, nie tak głośno. Zobacz, co się tam dzieje. No ja już, tak właśnie, już nie zdążymy. Uciec. Tak czy tak? Zaraz będzie padał deszcz.
Tamte fury są wygodne. Wiem. Co? Bistormy. No. Siedzisz sobie, wiesz, elegancko. Tajny ten. Gdzie ta agresja? Będzie padać. Skomplikowany ruch.